Proszę Państwa, temat mojego referatu jest, tak jak Państwo widzą, nieco zmieniony w stosunku do tego, co w programie. Przede wszystkim muszę się wytłumaczyć, dlaczego ja tu występuję. Dlatego, że właściwie powinien występować ktoś z autorów tego raportu archeologów. No przede wszystkim kierownik tego zespołu. Niestety nie mogą, dlatego że złożyli pisemne oświadczenia przed prokuraturą, że na czas trwania śledztwa nie będą się wypowiadać na temat zawartości ani komentować. No więc siłą rzeczy jako archeolog i członek Komitetu Naukowego Konferencji Smoleńskiej podjąłem się z tego zadania, licząc, że w najbliższym czasie może to ograniczenie zostanie zniesione i koledzy zechcą uzupełnić to, co ja powiem, no, w sposób bardzo przybliżony o dodatkowe szczegóły. Mam też nadzieję, że najlepszy polski ośrodek archeologii sądowej na Uniwersytecie Wrocławskim, w którym pracuje tak znana osoba jak profesor Szwarczyk, zechce też może skomentować te moje uwagi, które zaraz Państwu przedstawię. Przede wszystkim małe wyjaśnienie na początek, co w ogóle w tym wszystkim robi archeologia. No, po tych bardzo specjalistycznych wypowiedziach poprzednich można sobie zadać pytania, a po co jeszcze archeolodzy? Otóż, proszę Państwa, tu wyjaśnienie, chciałbym umieścić ten raport w kontekście tego, czym jest archeologia sądowa. Jak Państwo widzicie, archeologia sądowa to jest taki podstawowy podręcznik archeologii sądowej, zresztą jego, jak Państwo widzicie, współautorem jest profesor Szwarczyk. W archeologii sądowa, w teorii i praktyce. Archeologia sądowa jest w Polsce wykładana przede wszystkim na Uniwersytecie Wrocławskim, jak już wspomniałem. Jest to dyscyplina, poddyscyplina nauk archeologicznych. U nas kojarzona przede wszystkim z badaniami dawnych grobów zbiorowych, przede wszystkim z okresu II wojny światowej i z okresu represji po II wojnie światowej, o czym wszyscy słyszeliśmy obficie. Tym niemniej, w innych krajach, zwłaszcza w krajach anglosaskich, archeologia sądowa jest używana, czy jest jej specjaliści są zapraszani do prac przy masowych katastrofach, również samolotowych. No, tutaj macie Państwo stronę informacyjną Uniwersytetu Barnard w Wielkiej Brytanii. Jak Państwo widzicie na tej stronie informującej o studiach magisterskich z zakresu archeologii sądowej, widzimy właśnie przygotowanie do takich ćwiczebnych prac, jak należy okolice czy bezpośrednio teren katastrofy lotniczej badać. To celem takiego przypomnienia. No i jeszcze, żeby tę część wprowadzającą, tutaj jest kilka przykładów ważniejszych takich, wszystkie katastrofy są ważne, bo giną ludzie, ale takich najbardziej może medialnie upowszechnionych zdarzeń tego typu, w których potem badania wzięli udział archeolodzy sądowi. Jak Państwo widzicie, przede wszystkim są to badania prowadzone w Stanach Zjednoczonych. Przejdźmy zatem teraz do naszego tekstu, którym jest właśnie to, co Państwo widzicie. Raport archeologów, a właściwie ta jego kopia, którą dysponuje prokuratura i którą prokuratura była uprzejma nam udostępnić. Tu macie Państwo spis treści. Ogółem raport ten składa się z 454 numerowanych stron podzielonych na 3 tomy. I tu macie Państwo spis treści, część wprowadzająca, która omawia, podsumowuje właściwie wszelkie badania. Niesłychanie istotnym elementem są załączniki, szczególnie załącznik 14, o którym panowie Jabczyński i Andrzej Łuczak zapewne będą jeszcze dzisiaj dużo mówić, bo tam jest katalog obiektów, które archeolodzy podjęli. Pokrótce, jak do tego raportu doszło, bo to też dużo na ten temat jest czasami takich medialnych informacji nie do końca precyzyjnych. Otóż zaczęło się to od pisma, listu z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, to był list ministra Boniego z 7 maja, adresowany do Instytutu Archeologii i Etnologii PAN z sugestią podjęcia takich badań, a była to reakcja na pojawiające się informacje, że kolejni wizytujący obszar katastrofy
ludzie znajdują szczątki w tym ludzkie, prawda? No i to wywołało odpowiednie tego rodzaju reakcje. Na to było jeszcze wystąpienie 21 maja prokuratury wojskowej do strony rosyjskiej właśnie z propozycją udzielenia tego rodzaju wsparcia o charakterze pomocy prawnej. I w efekcie prace terenowe w Smoleńsku odbyły się w dwóch etapach. Ten jest dość ważny, bo o nim się mało mówi. Rekonesans terenowy 29 września do 2 października, przygotowujący do badań. Wtedy została sporządzona bardzo precyzyjna dokumentacja terenu, o czym będę jeszcze, proszę Państwa, mówił. Właściwe prace terenowe, ja pomijam dni przyjazdu i wyjazdu, mówię tylko o pracach terenowych, to było 12 dni roboczych, z tego 5 dni lał deszcz, więc było naprawdę dość trudno. Ekipa w sumie 14 osób, nie wszystkie były przez cały ten czas w terenie. Natomiast towarzyszył przez cały czas, to jest istotna informacja, przedstawiciel wojskowej prokuratury okręgowej, pan pułkownik Tomasz Mackiewicz, był obecny w czasie całego procesu badań i kontaktował się na bieżąco i konsultował to, co się dzieje. Następnie, przepraszam jeszcze na chwilę, to przekazanie już w Smoleńsku stronie rosyjskiej całego zbioru 10 tysięcy znalezisk. One zostały zinwentaryzowane, zdokumentowane, sfotografowane, zapakowane i przekazane stronie rosyjskiej na miejscu. Po czym mamy sporządzenie raportu końcowego w Polsce wraz z płytami CD, między innymi z 3070 zdjęciami dokumentacyjnymi. To ma miejsce w listopadzie 2010. Nastaje to przekazanie tego raportu Polskiemu Ministerstwu Spraw Zagranicznych, który przekazuje je stronie rosyjskiej. Strona rosyjska sporządziła kopię części pisemnej raportu i prawdopodobnie również materiału zdjęciowego i przekazała je stronie polskiej. Teraz, dlaczego bardzo jest istotny ten dokument? Proszę Państwa, bo to jest dokument, który już jest jako materiał dowodowy w aktach zarówno rosyjskich, jak i polskich. Jest on opatrzony, można powiedzieć, jego ranga dowodowa jest poświadczona, o, na przykład tutaj na wszystkich stronach, pieczęciami Komitetu Śledczego Prokuratury Federacji Rosyjskiej z podpisem pana Makuriana śledczego, z poświadczeniem również, jak Państwo widzicie, przez naszą prokuraturę okręgową, czyli ma on rangę, można powiedzieć, użytku natychmiastowego. Badania, które my prowadzimy, o których tu słyszeliśmy, musiałyby być dopiero wprowadzone do materiału dowodowego, a to już jest. Dlatego jest istotne przyjrzenie się, co jest w tych dokumentach innego, dodatkowego, poza tym, o czym już Państwo z prac pana przede wszystkim Jabczyńskiego i pana Łuczaka, którym chciałbym w tym miejscu bardzo serdecznie podziękować za liczne konsultacje, jakie udzielili mi w trakcie przygotowania mojego wystąpienia. Proszę Państwa, jednak to nie były jedyne prospekcje terenowe już po uprzątnięciu wrakowiska. W kilku momentach ekipy rosyjskie przeprowadziły takie badania wcześniej, w maju 2010 roku. No, może czystym przypadkiem jedna z tych prospekcji miała miejsce 20 maja, po tym już jak strona polska rozpoczęła starania o przysłanie ekipy polskich archeologów. Co się wtedy stało? No mniej więcej zebrano 40 żołnierzy i puszczono ich, prawda, żeby przeczesali. Raport z tego był prospekcji całkowicie negatywny. Strona rosyjska nie stwierdziła niczego. Nie ma. Wszystko zostało oczyszczone, jest czysto, nie ma żadnych szczątków. Koniec. Czy to spowodowało, że pozwolenie dla polskich archeologów zostało w efekcie wydane? To nie, tego nie, nikt nie jest w stanie powiedzieć, ale zbieżność tych dat jest cokolwiek interesująca. Teraz, proszę Państwa, teren przebadany przez archeologów, to jest to. Od szosy Kutuzowa, od ulicy Kutuzowa w tę stronę nie badano w ogóle tego obszaru ani działki Wodina, nie było na to pozwoleń. Więc to dziękuję panu Jabczyńskiemu za udostępnienie mi tej mapy. Teraz, szybko o uwarunkowaniach pracy polskich archeologów. Po pierwsze, nie mieli uprawnień do prowadzenia prac wykopaliskowych, a jedynie do prospekcji powierzchniowych, badań teledetycyjnych i wykonania sondaży geologicznych.
Badania były przeprowadzane 6 miesięcy po katastrofie i 4 miesiące po zakończeniu prac terenowych przez ekipy śledczych rosyjskich, po uprzątnięciu przez nie brakowiska. Pojawia się problem, ile szczątków zinwentaryzowali rosyjscy śledczy i jaki system, stosowali system opisu. Gdzie są katalogi, można powiedzieć, rosyjskie ze spisem tego, co podjęli z miejsca katastrofy? To jest pierwsze podstawowe pytanie. Dlatego, że mówiąc inaczej, polscy archeolodzy pracowali na terenie już teoretycznie uprzątniętym, gdzie według tego raportu z maja już nic nie ma. I gdzie są zdeponowane te dane i czy są dostępne polskiej prokuraturze, te o rosyjskiej. Na podstawie lektury raportów rosyjskich można zidentyfikować około 1000 obiektów, głównie przedmiotów z bagażu pasażerów. O tym będzie Jerzy Sieniemiden mówił za chwilę pan Łucza. Teraz sam przebieg badań. Proszę Państwa, objęto obszar o ogólnie takich rozmiarach i takiej powierzchni. Początkowo myślano o większej, ale to się nie dało zrobić. Założono, już nie będę ze względu na czas, nie będę dokładnie omawiał systemu, ale generalnie podzielono to wszystko na siatkę alon. Siatkę o boku 10 metrów na 10 metrów, w obrębie tej siatki podział na mniejsze kwadraty o boku 2,5 metra. Także dość precyzyjne. I teraz tak, wyróżniono dwie strefy. Strefę A o powierzchni około 40 arów, ta, na której leżał wrak i która według wizji archeologów została przekształcona przez m.in. przejazdy ciężkiego sprzętu, przez działania takie poszukiwawcze, które robili Rosjanie, i strefa B, zewnętrzna, która ją otacza. Ona jest bardzo istotna, bo na niej archeolodzy nie stwierdzili śladów ingerencji ludzkiej. Więc jak podkreślają, obiekty tam znalezione, zwłaszcza w okolicy Kukuzowa, leżą na pierwotnym miejscu depozycji, mówiąc inaczej, leżały tam od momentu katastrofy. Tak to wygląda, proszę Państwa. To jest strefa A, a to jest strefa B. Szczególnie zwracam Państwa uwagę na ten flag. Dobrze, teraz tak. Zostały wykonane panoramiczne zdjęcia strefy A dwa razy, 1 października i 27 października z 28 punktów, które tu są oznaczone. To jest dość istotne. Zwracam też uwagę na to, czyli na drogę. Mianowicie to jest droga z płyt betonowych, o której archeolodzy mówią, i zaraz to zobaczymy, że ona pod spodem nie była badana. To znaczy pod tymi płytami jest ziemia, jest powierzchnia z momentu katastrofy, nieruszona, bo to bardzo szybko zostało tymi płytami przykryte. To jest bardzo istotne, bo to jest, można powiedzieć, coś takiego, co nazywamy sarkofagiem w archeologii, w sensie przykrycie i zadokumentowanie pewnego stanu rzeczy, prawda, nieruszonego przez żadne późniejsze badania. Proszę Państwa, i teraz, ponieważ ze względu na brak czasu mogę się zająć tylko jedną, jedyną rzeczą, mianowicie dyspersją szczątków metalowych. Dyspersją szczątków metalowych, bo one są dość istotne. Jak Państwo widzicie, te szczątki metalowe były w największym nasileniu wykryte, zebrane i wykryte za pomocą potem, ja zaraz o tym powiem, jak to się odbyło, wykrywaczy metali w strefie A, a te wszystkie punkciki, które Państwo tutaj widzicie, to są szczątki głównie metalowe, wykryte wykrywaczami metali w strefie B. To jest, proszę Państwa, nagromadzenie punktów. Jak to się odbyło? Najpierw zebrano wszystkie szczątki z powierzchni, ze strefy A. Potem, jak już je zebrano, zinwentaryzowano, przeszli specjaliści z detektorem metali i naliczyli 20 tysięcy sygnałów do głębokości 30 cm, bo tyle wynosi zasięg tego typu urządzenia. 20 tysięcy przedmiotów metalowych spoczywa pod spodem. A następnie innym typem z detektora metali przeprowadzili, nie będę w tej chwili wchodził w szczegóły techniczne, chętnie odpowiem na pytanie, o co tu chodziło, w strefie B. I tam wszystkie te zasygnalizowane obiekty podjęli. Natomiast w strefie B nie podjęli tego, bo one są pod ziemią.
tylko w pięciu, ogółem na powierzchni 31 metrów kwadratowych przeprowadzili sondaże do głębokości 20 centymetrów, żeby stwierdzić, czy te odczyty rzeczywiście odpowiadają częściom metalowym i jaka jest proporcja pomiędzy znaleziskami metalowymi, a niemetalowymi. Czy taka sama jak na powierzchni, czy inna. To jest bardzo ważne dla oszacowania ogólnej ilości szkody. Proszę Państwa, i teraz przechodząc już do końcówki. To są, proszę Państwa, niepodważalne dwa fakty ustalone. 10025 szczątków różnego typu, z tego ponad 98% związane z katastrofą, podjętych, zainwentaryzowanych, wsadzonych do toreb i z metryczkami w dwóch językach i przekazanych stronie rosyjskiej. Gdzie to jest osobna sprawa. Druga rzecz, 20 tysięcy sygnałów. Także to, co jest twardym dowodem, to jest około ponad 29 tysięcy znalezisk pomiędzy tymi, które fizycznie są i sygnałami. Teraz, problem jak oszacować, ile tego jest całe. Ogólnie, no, proporcja pomiędzy częściami znaleziskami metalowymi, a niemetalowymi wyraża się jak 1 do 4. Z tego, co zebrano na powierzchni. Na powierzchni zebrano 1950 fragmentów metalowych, a ogółem 10 tysięcy wszystkich obiektów. No to łatwo policzyć. Ja się nie podejmę przemnożenia tego, bo tu może być szereg różnych czynników, które mogą to zakłócać, ale dodajmy do tego jeszcze jeden element. Mianowicie, ile szczątków zebrali Rosjanie? Także spokojnie możemy mówić o wielu dziesiątkach tysięcy szczątków z tej katastrofy. I teraz na zakończenie pewne sugestie, co dalej z lektury tego raportu wynika i jakie działania powinny być, moim zdaniem przynajmniej, podjęte. Przede wszystkim, gdzie jest te 3070 zdjęć, które archeolodzy zrobili i przekazali na CIGI Rosjanom? Czy wszystkie ma w dyspozycji polska prokuratura? Wydaje się, że tak. Bo taka informacja, jak Państwo się wczytacie w to, co major Maksjan powiedział we wtorek, to tam jest mowa o tym, że analiza niektórych tych szczątków znalezionych, moim zdaniem, tak jak to jest napisane, musiała być zrobiona na podstawie zdjęć. Dlatego, że tych danych, o których major Maksjan wspomina, nie ma w opisie. Czyli ktoś musiał oglądać te zdjęcia. Więc pytanie, gdzie są te zdjęcia. Po drugie, proszę Państwa, tutaj, to, co Państwu powiedziałem, jest absolutnie konieczne przeprowadzenie powtórnej identyfikacji tych szczątków. Dlaczego? Ponieważ to się odbywało w ten sposób, że był rosyjski, niewymieniony z nazwiska inżynier, który przez tłumaczkę, panią Barykinę, podawał polskim archeologom, co to jest to, co oni jako fragment, powiedzmy, samolotu pokazują. On to identyfikował, ona tłumaczyła, oni to wpisywali do raportu. No chyba Państwo rozumiecie, że byłoby dobrze, żeby jakiś niezależny biegły przejrzał cały ten materiał, opisy i się wypowiedział. Następna sprawa, która się wydaje istotna. Można odtworzyć, proszę Państwa, stan powierzchni miejsca katastrofy na podstawie tych w strefie A na pewno i prawdopodobnie częściowo w strefie B na podstawie tych zdjęć panoramicznych zrobionych z 28 punktów. Jedziemy i to ostatni będzie, proszę Państwa, dalej. Proszę Państwa, gdzie są składowane te 10 tysięcy obiektów, które Polacy podjęli? Zostały złożone w barakach koło Smoleńsku, to archeolodzy pamiętają. Ale co dalej? One są w torebkach plastikowych, które mogą ulec rozszczelnieniu po 5 latach. Powinna być przeprowadzona powtórna wizja i sprawdzenie, czy takie, do czegoś takiego nie doszło. Następne jest bardzo istotne pytanie Rosjan, czy mają jakieś katalogi podjętych przez siebie fragmentów, żeby chociażby wiedzieć, jaką liczbę zebrali. Kolejny punkt. Trzeba by było pamiętać o tym, że ze względu na procesy glebowe, między innymi przemarzane, te szczątki wychodzą na powierzchnię z powrotem. W związku z tym jest pytanie, czy w ciągu tych 5 lat nadal je zbieramy. Bo one po prostu wychodzą z podziemi. No to jest normalny proces, o którym każdy archeolog, nie tylko archeolog, wie. I wreszcie może ostatnia kwestia.
mianowicie po zwróceniu się do strony rosyjskiej, żeby nie robiła żadnych prac na terenie tym przykrytych płytami betonowymi, bo tam jest sarkofag, jak to się mówi, czyli miejsce, które jest nienaruszone, które może być przedmiotem dalszych badań. Proszę Państwa, kończąc moje wystąpienie, chciałbym, proszę Państwa, zwrócić uwagę, że archeolodzy pracowali w bardzo trudnych warunkach, byli również pod naciskiem oficjalnej wersji Macmillana. Stąd biorą się niektóre sformułowania w ich raporcie, no jak znajdują rozerwany kawałek metalu tuż przy szosie Kotuzowa, no to piszą prawdopodobnie ten duraluminium się tak połamał w wyniku uderzenia o drzewo. No ale to trzeba zrozumieć, proszę Państwa, pod jakim naciskiem oni działali. Oni to zrobili 12 dni, dlatego myślę, że jego autorom należą się wyrazy szczerego uznania. Bez nich nie widzielibyśmy bardzo wielu rzeczy. Dziękuję Państwu.